Trzeci weekend sezonu, szósty bieg indywidualny, drugi sprint, pierwszy stylem dowolnym, a więc stylem, w którym będą walczyły w Soczi o medale. W pierwszym ćwierćfinale Justyna Kowalczyk pobiegnie między innymi z Kiken Randall i z Denise Herman, która była w dzisiejszych kwalifikacjach najszybsza. Kwalifikacje bardzo szybkie, bo szybki śnieg. Na te zawody zapraszają Państwa Bernadeta Piotrowska i Przemysław Babiarz. Minus 6 stopni, 2,59 czas na tej pętli. Justynę widzimy tutaj z boku jako pierwszą. Czerwony plastron liderki Pucharu Świata w sprintach, bo przecież dotychczasowo jedyny sprint, który się odbył, wygrała Justyna Kowalczyk. Druga była tam wtedy, przypomnijmy, Kiken Randall. To było pierwsze podium w stylu klasycznym Kiken Randall w sprincie. I trzecia Denise Herman, która tutaj dzisiaj się popisywała. Wiele słynnych zawodniczek nie zakwalifikowało się do 30. Charlotte Kala przegrała z Justyną o 0,03 sekundy, ale nie ma ani Malva Lehto, czołowej sprinterki fińskiej, ani Lahtenmäki, ani Szapowałowej, czołowej Rosjanki, Matwiejewej, która dwa lata temu była tutaj druga, Ingemars Dotter, wicemistrzyni świata w klasyku, ale w ogóle mocny w sprincie, Crawford, byłej mistrzyni olimpijskiej. Wszystkie te zawodniczki nie zmieściły się w 30, a 30 zawodniczek zmieściło się w 3,6 sekundy. Niesamowite. Justyna Kowalczyk zaczyna, jej rywalki Denise Herman, Kiken Randall, Natalia Korestyliewa z Rosji, Lauren van der Graaf ze Szwajcarii i Greta Laurent z Włoch, młoda 21-letnia Włoszka. Justyna na końcu stawki. Na razie do tego przyzwyczailiśmy się, że ona tak wolno startuje. To jest ta długa, płaska, szeroka, prosta. Ona będzie odgrywała istotną rolę przy wejściu na drugą pętlę, żeby tu wyrobić sobie pozycję przed tym oto skrętem w prawo, który mamy. I tam jest ten jedyny, stromy, krótki podbieg. Herman mocna, już prowadzi. Na drugim miejscu Kiken Randall. Justyna na razie zamyka stawkę. Jest bliziutko, teraz jest podbieg, także Justyna może i dobrze wymyśliła, że biegnie tam trochę z tyłu. Ma jeszcze jedno okrążenie, także ma gdzie walczyć, ale tutaj no, trzeba myśleć i naprawdę patrzeć, co się dzieje wokół. Justyna wciąż na końcu, prowadzi Herman, druga Randall. Van der Graaf się chce tam pokazać przed swoją publicznością, bo przecież jesteśmy w Davos. Najdłuższa z tras sprinterskich, dwie pętle po ponad 750 metrów. Wysokość prawie 1600 metrów nad poziomem morza. Herman, Randall, Van der Graaf, Korostyliewa. Justyna traci tam na ostatniej pozycji. Te zakręty, te dojazdy. Za chwilę będzie taka długa właśnie prosta. No jeżeli Justyna ma dzisiaj coś zdziałać, to w tym momencie tutaj musi się przesuwać. Tutaj musi się przesunąć. Natomiast Niemka bardzo szybko biegnie, jest dzisiaj w dobrej dyspozycji. Zresztą pokazała w innych sprintach również, że naprawdę radzi sobie w sprintach. Jest dobrze przygotowana w tym roku. Wciąż Herman, za nią Randall, a potem Van der Graaf i Laurent i Justyna Kowalczyk wciąż na szóstym miejscu. Za chwilę początek drugiej pętli. Teraz się stara przyspieszyć Justyna, dogonić przynajmniej tutaj Korostyliewą. Trudno będzie coś tu zrobić, jest po zewnętrznej. Wskoczyć choćby na piąte miejsce, a tutaj już podbieg. Jedyna jakaś szansa. Justyna walczy tam ramię w ramię z Korostyliewą. Wychodzi na piątą pozycję. Prowadzi Herman. Justyna przesuwa się. Może zaatakuje czwarte miejsce. Tam czwarta jest w tej chwili ta młoda Włoszka Laurent. Teraz Justyna tym najszybszym krokiem łyżwowym. Bardzo dobrze. To jest taki malutki podbieg. Można sobie pozwolić na ten krok. Jest czwarta w tej chwili. Przed nią chyba Szwajcarka Lauren van der Graaf. A daleko z przodu Herman i Kiken Randall. One mają przewagę 20-30 metrów. Niestety taka przerwa na zjeździe to już jest bardzo dużo. Trzeba wszystko zrobić, żeby dojechać tą dwójkę. Justyna na czwartej pozycji, goni ją tam Korostyliewa. Pierwsza dwójka ma sporą przewagę. Justyna teraz zrobi ten zakręt i za chwilę finiszowa prosta. Jeszcze 15, niecałe sekund będą na mecie. Trudno będzie się zmieścić w pierwszej trójce, raczej na pewno nie. Tu walczą. Będzie Kiken Randall pierwsza, Herman druga. One już się na pewno kwalifikują. Van der Graaf może z czasem. Kto czwarty? Nie widzimy, bo kamera nie objęła, czy Justyna obroniła tę czwartą pozycję, czy Korostyliewa. Zobaczymy. Trzecia Van der Graaf, czwarta wygląda na to Korostyliewa, Justyna piąta, a więc już wiemy, że Justyna Kowalczyk w półfinale nie wystąpi. Było za szybko dla niej, przynajmniej na dziś. Justyna Kowalczyk dziś w półfinale nie wystąpi, chyba że będziemy mieli jakieś przesunięcia, dyskwalifikacje, czego nikomu zresztą nie życzymy.
Żadnych kolizji tutaj nie widzieliśmy. Od początku Herman bardzo mocno tutaj, widzą Państwo, wciąż prowadzi. Wybrała dobrą taktykę Kiken Randall, zwyciężczyni małej kryształowej kuli, zdobywczyni małej kryształowej kuli w ubiegłym sezonie. Z 5 sprintów dowolnych w ubiegłym sezonie Randall wygrała 4, więc któż miał tutaj wygrać? Randall, Herman, Van der Graaf, Korostyliwa, ewentualnie mają jeszcze nadzieję, że jako lucky loserki wejdą do półfinału. Justyna Kowalczyk, 5. A przed nami drugi z biegów ćwierćfinałowych z Marit Bjergen i Agnieszką Szymańczak, która dzisiaj się świetnie spisała, zajmując 24. miejsce. Pamiętamy, że w Szklarskiej Porębie na Polanie Jakuszyckiej mieliśmy taką sytuację, że też były dwie Polki w ćwierćfinałach. Justyna i oczywiście Agnieszka Szymańczak. Marit Bjergen, która dzisiaj 4. miejsce zajęła w tych kwalifikacjach. Marit, która tutaj wygrywała już w 2010 roku na tej trasie, tym stylem, ale na przykład w 2011 obydwie z Justyną biegały tylko w półfinale. Tam była 7. ogólnie Bjergen, a 8. Justyna Kowalczyk. Sandra Ringwald to jest młoda Niemka, 23-letnia. Agnieszka Szymańczak z numerem 24. Ten numer jest odzwierciedleniem jej pozycji. Tu widzimy Agnieszkę, jest druga. A pierwsza Hanna Eriksson, 23-letnia Szwedka, która była 27. w kwalifikacjach. Marit Bjergen też wolno w tym żółtym, złotym plastronie liderki. Mamy tutaj oczywiście Katję Wiznar w tym żółtym, charakterystycznym stroju reprezentantek Słowenii. Mocno rozpoczyna Hanna Eriksson, Szwedka prowadzi. Drugie miejsce ma w tej chwili Hanna Kolb, 22-letnia Niemka, i Sandra Ringwald. Kolb ma numer 14, Ringwald 17. Dwie Niemki mamy. Agnieszka zrobiła błąd na starcie. Podeszła do startu, było za wcześnie, cofnęła, a w tym momencie był start. No takie są błędy, ale to się wszystko eliminuje, to wszystko trzeba przejść. I tutaj ta pozycja jej również jest tym następstwem. Natomiast no, trzyma się całej stawki. Mamy jeszcze jedno okrążenie. Trzymamy za Agnieszkę kciuki. Wiznar i Ringwald. Teraz Wiznar dojechała niemal Hanne Eriksson, wyprzedziła ją, świetnie jej jadą narty Słowence, ale też świetnie Marit Bjergen, tam widać jak nabiera prędkości, jak stara się tam zmieścić teraz i chyba będzie atakowała. Nie, to jest zakręt, nie ma sensu przed zakrętem. 5. jest w tej chwili Marit Bjergen, Agnieszka Szymańczak zamyka stawkę. Na 6. miejscu jest za Marit Bjergen. W tej chwili któraś z Niemek, albo Ringwald, albo Kolb, dwie Niemki na czele. Za chwilę ta długa, prosta, ten tranzyt do drugiej pętli. I teraz Marit, jak chce się liczyć w stawce, to musi wyprzedzić tą ekipę i właśnie tak się dzieje. Właśnie to robi Marit Bjergen. Taktyka jest bezbłędna, trzeba mieć tylko siły na to, żeby ją zrealizować. Marit Bjergen te siły ma. Bjergen prowadzi, Wiznar 2. Eriksson 3. Agnieszka Szymańczak na 6. miejscu, widzimy ją tam w czerwonym stroju. Za chwilę zakręt w prawo na tą drugą pętlę, pod ten podbieg, gdzieś potknęła się Wiznar. Marit Bjergen spokojnie, Eriksson i dwie Niemki, z których tu ta mocniejsza, chociaż mniej znana, to Sandra Ringwald. Bardzo szybko dzisiaj, 2.57 w poprzednim ćwierćfinale, czyli o 2 sekundy szybciej niż kwalifikacje jechały, no ale szybki śnieg, mróz taki w granicach minus 5, minus 6. Słoneczna pogoda, mała wilgotność powietrza. Marit Bjergen, i pamiętajmy, że każdy bieg tutaj dużo kosztuje, bo mamy warunki takie średniogórskie, 1500-1600 metrów nad poziomem morza. Więc każdy bieg dużo będzie kosztował. Półfinał, finał, no to właściwie te okoliczności pracują dla Marit Bjergen w porównaniu tych młodych zawodniczek. Kala skarżyła się wczoraj, że jednak ta wysokość dała jej popalić i tutaj widzimy, dzisiaj odbiło się to na niej, nie zakwalifikowała się do finałów, chociaż mogła wypaść bardzo dobrze, no ona jest łyżwiarką i też szybko sprinterką. Marit Bjergen przed Eriksson, 3. Katja Wiznar, 2.59.4, trochę wolniejszy ten ćwierćfinał. Agnieszka Szymańczak dotarła chyba na 6. miejscu, tak, 6. Agnieszka Szymańczak, a więc na tym zakończy swoje starty. Fakt, że awansowała do ćwierćfinału i punktuje jako, oprócz Justyny Kowalczyk, 3. Polka, bo i Paulina Maciuszek, tak. I wczoraj mieliśmy Sylwię Jaśkowiec, no i dzisiaj Agnieszkę Szymańczak. Więc już 4 Polki punktowały w Pucharze Świata, to też trzeba odnotować.
wydaje się, że bardzo spokojnie pobiegła, kontrolując przebieg wydarzeń według takiego dobrego scenariusza na tej trasie. Marit Bjergen na finiszu troszkę odpuszczała, zbliżały się tam rywalki, ale nie na tyle, by ją wyprzedzić. Eriksson druga, Wiznar czeka w poczekalni, czeka, co, czy będzie tą lucky loserką. Tamten bieg był szybszy, ale tam były dużo większe różnice między trzecią i czwartą, więc jeszcze jakieś nadzieje dla Wiznar są. A oto skład trzeciego biegu ćwierćfinałowego. Z Diggins, Celine Brunlis, Heidi Wenk, no i z tą zawodniczką, Ritką Sarasoją, która zajęła piąte miejsce. Była najlepsza z Finek dzisiaj w kwalifikacjach. Jessica Diggins, Amerykanka, trzy Amerykanki w pierwszej dziesiątce, bo oprócz Diggins, oprócz oczywiście Kiken Randall, jeszcze jedna zawodniczka zmieściła się w dziesiątce. Celine Brunlis, też bardzo dobra sprinterka norweska. No i mamy tutaj jeszcze Anastazję Docienko, 26 czas eliminacji. Docienko najbliżej państwa ekranów. Potem Heidi Wenk, jest tu jeszcze Nika Ratzinger, to jest Słowenka, nowa postać, 20-latka. Celine Brunlis 15, bo była 15 w kwalifikacjach. I Ritka Sarasoja oraz Jessica Diggins z numerami 5 i 6. Młoda Słowenka, ale już się załapała do ćwierćfinałów, czyli to dobrze świadczy o tym treningu w Słowenii. Jednak dużo Słowenek i one mają również szansę na igrzyska, na medal w tym i drużynowym, i sprinterskim, sprinterskiej konkurencji. Celine Brunlis prowadzi, na drugim miejscu Ritka Sarasoja, trzecia jest w tej chwili Heidi Wenk, tutaj Diggins, ta młoda Amerykanka z szóstką, która kiedyś tak podobała nam się w sprincie w Moskwie, przy dużym mrozie, na trzecim, czwartym miejscu. Tu atakuje w tej chwili Heidi Wenk. Zobaczymy, jak będzie na zjeździe. Wciąż z przodu Celine Brunlis. Celine Brunlis przed Sarasoją, przed Wenk. Na czwartym miejscu Diggins, na piątym miejscu Ratzinger ze Słowenii. I zamyka stawkę Anastazja Docienko. Tutaj panie składają się na tym zjeździe, żeby tylko dojechać te rywalki z przodu. Diggins się udało. I jak chce się liczyć w stawce, to teraz to jest ten moment. I właśnie ten moment próbuje wykorzystać Amerykanka, chociaż wydawało się, że po lewej pójdzie mocno do przodu, przeszła zaledwie o jedną pozycję, teraz o drugą, bo wydaje mi się, że jest w stanie wyprzedzić Sarasoję, czy nie. Za chwilę zakręt w prawo, jeżeli w tej chwili tego nie zrobiła, to już nie zdąży. Na czele wciąż Celine Brunlis, Sarasoja, Heidi Wenk, ta jakby szykowała się tutaj po wewnętrznej, żeby zająć jak najlepszą pozycję do skrętu w prawo do tego podbiegu. Diggins jest czwarta. No i mamy zakręt. I wciąż Celine Brunlis, Sarasoja, Finka, druga, trzecia Heidi Wenk, czwarta Jessica Diggins. Ostatni podbieg. No bardzo ładnie idzie Jessica, ale to jest niestety... To jest za krótki dystans, żeby walczyć te parę sekund. Diggins walczy tam z Heidi Wenk o trzecią pozycję, ramię w ramię, Antele Celine Brunlis. Szansa. Finowie mieli prawo tutaj liczyć na choćby Monelizę Malvalechto, która wygrywała przecież sprint w poprzednim sezonie, ale Malvalechto nie ma w 30, mówiliśmy już o tym. A teraz proszę, proszę zobaczyć, co robi Diggins. Po zewnętrznej fantastycznie zaatakowała. Wyszła na pierwsze miejsce, zcięła jeszcze ten zakręt, tam o mały włos, dwie Norweżki na siebie nie wpadły, ostatnia prosta, walka teraz niesamowita, Jessica Diggins, za nią Sarasoja i walczy jeszcze Heidi Wenk, pierwsza Diggins, druga Sarasoja, trzecia Wenk, Brunlis prowadziła większość dystansu, a przybiegła czwarta. A więc to, co się nie udało wcześniej, to udało się na końcu. To było takie, no naprawdę, widowisko. Co można wymyślić na ostatnim zjeździe? No ona naprawdę złożyła się za tymi zawodniczkami, jechała je rewelacyjnie. I ten po zewnętrznej, po zakręcie zamknęła tak by drogę. O tutaj właśnie zamknęła drogę tamtym zawodniczkom. Przeskoczyła. Ale musiała Norweżka wyhamować. W tym momencie to już straciła. I teraz jeszcze wjechała
Fince. A tu mało nie połączyły się, nie zderzyły się Węg z Celine Brunli i ostatecznie Norweżki odpadną. Obydwie, dlatego że ten bieg był najwolniejszy z dotychczasowych trzech. One zajęły trzecie i czwarte miejsce. Na pewno przynajmniej te z poprzedniego biegu, czyli z tego biegu z Agnieszką Szymańczak, które zajęły trzecie i czwarte miejsce, były szybsze. Uzyskały lepszy czas, więc jako szczęśliwe przegrane lucky loserki ani Węg, ani Brunli się nie dostaną. To, że Węg nie, to mnie tak bardzo nie dziwi, ale to, że Brunli, to jednak dużo zapłaciła za to prowadzenie. To jest jedna, drugie, po prostu pech na tym ostatnim zakręcie. A tu mamy jedną z... na pewno dzisiaj. Ingvild Flugstad Östberg, trzecia zawodniczka sprintu poprzedniego sezonu w kwalifikacjach. Drugi czas, numer drugi oczywiście w związku z tym. Oprócz niej Amerykanka Sophie Caldwell, piąta w kwalifikacjach. Włoszka Werich, 22-latka Kylonen. Finka Anne Kylonen z numerem 19, Maja Kaspersen-Fala z 22 i Hanna Falk ze Szwecji z numerem 29. Tutaj po prawej stronie ekranu biały kostium Szwedki. Fala to oczywiście też wybitna sprinterka, czwarta sprinterka ubiegłego sezonu i zwyciężczyni między innymi zawodów w Kenmore w sprincie dowolnym. Wydaje się po tych kwalifikacjach, gdybym miał tu na kogoś stawiać, to na Östberg. Może na Fale też. Amerykanka Sophie Caldwell też z dziewiątką. Amerykanki świetnie usposobione. Fala już prowadzi w tym momencie. Fala, wydaje mi się, że ona tak ma zmysł taktyczny. Ona zawsze wie, gdzie, w którym momencie wskoczyć, jak się zachować. W tej chwili druga jest Gaja Werich, taka Włoszka, no Włoszki kiedyś, jak patrzymy na klasyfikację sprzed trzech lat, gdzieś tam zawsze Folis, Ariana Folis się znajduje, oczywiście już nie biega, już zakończyła karierę. Szukają następczyń. Ale to jest niespodzianka. No tak, że tak się świetnie trzyma. Pierwszy raz Włoszka. 22-letnia biegaczka, 12 czas kwalifikacji, a w tej chwili na czele. Dobrze jadą narty. Tylko czy pan radzi sobie na tym zakręcie? Popatrz, co robi Östberg po zewnętrznej, tak, pojechała trochę to... jak Diggins. Nie musiała wyhamować na tym zakręcie, więc pojechała po zewnętrznej i odskoczyła, ale jak? I teraz musi ruszyć, nie czekać na koleżanki z tyłu. To jest ten tranzyt, ta długa, szeroka, prosta, na której trzeba zająć dobrą pozycję do skrętu w prawo pod górę. Idealnie wypracowała sobie pozycję Östberg. I na drugim miejscu w tej chwili reprezentantka Stanów Zjednoczonych, Sophie Caldwell. Fala na trzeciej pozycji. Jak to się zmienia na tym zjeździe? Sophie była czwarta. I też to wszystko na tym zjeździe, na tym ostatnim zakręcie bardzo dużo można jeszcze zrobić. No i tutaj warto też popracować na tym krótkim, ale stromym podbiegu, żeby pierwszym... Po załamaniu wzgórza, gdzie nabiera się prędkości, gdzie można oderwać się od rywalek, wypracować sobie pozycję do finiszu. Świetnie to teraz zrobiła Fala. Popatrz, teraz ona przeszła. Tak. Fala Östberg, dwie Norweżki na czele. Caldwell trzecia. Zrobiła przewagę nawet na zjeździe. Ale dojeżdżają ją dziewczyny. Amerykanka kucnęła teraz jeszcze mocniej i już je dojeżdża. Także Caldwell jeszcze nie składa broni. Fala, Östberg, Caldwell, Kylonen w niebieskim stroju gdzieś tam na czwartej pozycji się pojawia nam. Ale no i jeszcze... I Amerykanka. No i Amerykanka fenomenalnie, fenomenalnie to zrobiła teraz. No i walka o drugie miejsce między dwiema Norweżkami, Östberg czy Fala? Östberg. Mówisz Östberg, wyświetlono dwie... Równocześnie. Równocześnie, ciekawy jestem. No taktycznie są przygotowane rewelacyjnie Amerykanki. 2:59:47, podobny czas jak w tym drugim biegu z Marit Bjergen, więc kwestia, kto będzie tą szczęśliwą przegraną, która awansuje do półfinału, jest sprawą otwartą. Ten plan nic nam nie mówi, bo obcina nam Östberg z prawej strony. Chyba jednak Östberg. Nie wiadomo. Albo właśnie Fala. Nie będziemy zgadywali. Oko ludzkie może tutaj się okazać zawodne. Może to jednak była Maiken Kaspersen-Fala.
Wydaje się, że według tego, co pokazują komputery, 0,01 sekundy Maiken Caspersen fala. Czyli jednak. No i to by była, i teraz jest kwestia, czy Esberg awansuje z miejsca. Ale poczekajmy jeszcze na piąty ćwierćfinał, bo może być rozegrany w takim tempie, że nawet Esberg, jedna z faworytek tutaj dzisiaj niewątpliwie odpadnie. To by była duża niespodzianka. Kto by się spodziewał, fantastycznie, fantastycznie pobiegła taktycznie w tym biegu i odważnie bardzo Sophie Caldwell. Amerykanki rewelacją wygrały 3 z 4 dotychczas rozegranych ćwierćfinałowych biegów, a przed nami bieg piąty z Astrid Urenold Jakobsen, było mistrzynią świata, ale w sprincie klasycznym numer 3 dzisiaj w kwalifikacjach. Stina Nilsson, ta młoda szwedka finalistka na Mistrzostwach Świata również sprintu. Ona dzisiaj była 23. w kwalifikacjach. Oprócz Jakobsen i Stiny Nilsson mamy też dwie Słowenki, Czebaszek i Fabian. Sandy Bjørnsen, tą Amerykankę, która była w tym roku 2 razy 7 w biegach dystansowych. Dobrze sobie radzi klasykiem. No i mamy jeszcze Kerttu Niskanen, też Finkę, znaną raczej nie tyle ze sprintu, co z biegów dystansowych. 13 to jest Fabian, 8 to jest Czebaszek tam w środku, która została na początku trochę z tyłu. Stina Nilsson, Stina Nilsson w tej chwili i Vesna Fabian. Vesna doświadczona zawodniczka, więc wiedziała, jak się zachować na starcie i na razie prowadzi. No, dużo zależy od tego biegu, jeśli chodzi o te zawodniczki spoza pierwszych 2 miejsc. Kto tam się dostanie do półfinału. Na razie świetnie Vesna Fabian. I znowu blisko Amerykanka. Sandy Bjørnsen, no gdyby jeszcze w tym biegu Amerykanka miała odgrywać rolę główną, to byśmy już mogli mówić o jakiejś dominacji, która się zarysowuje, ale poczekajmy. Vesna Fabian, Stina Nilsson. I Jakobsen daleko. I Jakobsen daleko, co jest pewną niespodzianką. Ale teraz się wszystko rozegra na zakręcie. Dobrze jadą narty. Jakobsen próbuje po wewnętrznej, została tutaj przyblokowana przez Bjørnsen ze Stanów Zjednoczonych. Vesna Fabian przed Stiną Nilsson, Bjørnsen, Jakobsen i jeszcze jest tam Czebaszek. Niskanen tylko chyba odstaje na 6 pozycji. Zobaczymy, bo teraz ten tranzyt, ta długa, szeroka, prosta walka o pozycję. Wciąż Vesna Fabian przed Stiną Nilsson. Kto tam ma ochotę zaatakować teraz? Jakobsen chce się wedrzeć w tą trójkę, natomiast teraz ją troszeczkę przyblokują na tym zakręcie w prawo, a może jej się uda akurat. Ona straciła na starcie, to jest jednak dużo na takim krótkim dystansie. Nie może się przebić tutaj. I zakręt prawo, Vesna Fabian wciąż na czele, Stina Nilsson na 2. pozycji, 3. jest Jakobsen. Sandy Bjørnsen na 4. I teraz Jakobsen ma możliwość przeskoczenia. Jeszcze się nie udało. Ale tam Stina Nilsson, wydaje się, dobrze się trzyma i ma ochotę na wiele. Ona jest, przypomnijmy, finalistką Mistrzostw Świata. Tam był klasyk na Mistrzostwach Świata, ale młoda Szwedka chyba jest po prostu mocna. Nie ma Ingemarsdotter, bo się nie zakwalifikowała do 30, więc Stina Nilsson broni tutaj honoru. Widzą państwo te wyniki, które są lucky loserkami. 2,58,8 i 2,59,6, a więc trzecia zawodniczka musi mieć przynajmniej lepszy wynik niż 2,59,6. O, aby Amerykanka się wywróciła. Ach, no, Sandy Bjørnsen, a więc wyczerpał się limit szczęścia dla Amerykanek. No szczęścia, tamte nie tyle szczęściem, co świetną taktyką i siłami. No i Vesna Fabian od początku do końca pierwsza, Stina Nilsson 2. Jakobsen walczy o 3. pozycję, ale to jest dość wolno i wydaje mi się, że w związku z tym nie awansuje Jakobsen. Bo tam mówiłem 2,96, a ona była 0,7 sekundy za Vesną Fabian, więc powyżej 3 minut uzyskała czas. Wygląda zatem na to, że Van der Graaf i jeszcze zawodniczka Van der Graaf była 3. w tym pierwszym półfinale i jeszcze 2. i 4. z tamtego ćwierćfinału. To one chyba wejdą jako szczęśliwe
przegrane do półfinału. Czyli najszybszy bieg był w ćwierćfinale, tam gdzie startowała Justyna Kowalczyk. Proszę Państwa, a zatem Justyna Kowalczyk zakończyła rywalizację, nie awansowała do finału, podobnie jak Agnieszka Szymańczak. Bić się będzie dalej i Marit Bjergen, i wielka faworytka Kicken Randall, znakomicie Amerykanki, bo i Diggins, i Caldwell wygrały swoje biegi ćwierćfinałowe. Ciekawe będą te wyścigi półfinałowe. Na razie dziękujemy, zapraszamy za kilkanaście minut, a za chwilę studio, Marek Jóźwik i jego goście.